Inowrocławiu odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe Romana Bartoszcze. Wybitny działacz chłopski i wielki patriota zmarł w czwartek, miał 69 lat. Roman Bartoszcze był założycielem Polskiego Forum Ludowo-Chrześcijańskiego Ojcowizna oraz pierwszym prezesem odrodzonego PSL-u. Jego brat Piotr, także działacz chłopski, zginął prawdopodobnie zamordowany przez SB. Dziś w Inowrocławiu odbyły się uroczystości pogrzebowe. Potrzeba nam przede wszystkim dzisiaj modlitwy. Na początku za naszego brata. Naszego brata, który zapisał się w historii. W historii walki o wolność naszej ojczyzny, przypomniał senator i przewodniczący Rolniczej Solidarności Jerzy Chruścikowski. Dzisiaj możemy z podniesioną głową powiedzieć tym wszystkim, którzy nie wierzyli, że o wolność trzeba walczyć i dzięki takim ludziom jak ty wolność kraju mamy. Byłeś wielkim patriotą. Byłeś człowiekiem na te czasy jednym z wybitnych. List kondolencyjny na dzisiejszej uroczystości wystosował prezydent Andrzej Duda. Człowiek o wrażliwości i zmyśle moralnym jak Roman Bartoszcze nie mógł pozostać zewnętrznym obserwatorem, lecz czynnie włączył się w działalność opozycyjną. To za tą działalność w stanie wojennym był internowany. Jego wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce docenił prezydent Lech Kaczyński. W 2006 roku Roman Bartoszcze został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.